Drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Jest nas dzisiaj dużo więcej na tej Eucharystii. W trakcie naszych wielkopostnych przygotowań do świąt Wielkiej Nocy, jak już wiecie, jest okazja jeszcze do spowiedzi. Ojciec Jacek jeszcze jest, dopóki będą chętni, to jest dzisiaj z nami. Także gdyby ktoś chciał jeszcze skorzystać, niekoniecznie musi mieć wielkie grzechy. Ojciec Pio mówił takie zdanie do tych, którzy mówili, po co się tak często spowiadać. Mówi, nawet posprzątane mieszkanie trzeba od czasu do czasu odkurzyć. I tak trochę bywa też ze spowiedzią. Dlatego nie krępujmy się, gdyby ktoś czuł taką potrzebę dzisiaj, to jest taka okazja, tutaj ojciec Jacek jest z nami. Także zapraszam. Moi drodzy, Eucharystia jest takim czymś, co wczoraj porównaliśmy do tego wejścia do ziemi obiecanej. Posyłają zwiadowców i przynoszą im coś z owoców tej krainy. Przynoszą winogrona, przynoszą figi. Mówią, jaki to piękny kraj. Tylko Panu tam weszło i przyniosło do obozu Izraelitów te owoce. Eucharystia jest takim miejscem, kiedy my już doświadczamy czegoś z nieba, czegoś z raju. Tutaj Bóg daje mi swoje słowo, daje mi pokarm, mówi, zobacz. Zobacz, co ja Ci obiecuję. Daję Ci życie wieczne, daję Ci komunię ze sobą. Eucharystia jest takim miejscem, gdzie tu na ziemi możemy doświadczać już tego, że wchodzimy do ziemi obiecanej. Dlatego w takim duchu przeżywajmy każdą mszę świętą. Święty Felix, właśnie nasz taki kapucyński święty, mówił, że Eucharystia to jest niebo na ziemi. Jesteśmy jeszcze tu, rękami i nogami. Ale podczas Eucharystii przenosimy się trochę gdzie indziej, do innego świata, który Bóg nam obiecuje. Nie mamy go jeszcze w pełni, ale mamy go trochę. Dzisiaj Bóg nam to daje. Dlatego stańmy teraz z taką wdzięcznością przed Panem Bogiem, że nas zaprasza do swojego stołu. Tak jak siadał z celnikami, grzesznikami, cudzołożnicami, ku zgorszeniu tylu pobożnych Żydów, tak dzisiaj Pan Bóg zasiada z nami do stołu. Na tej stołówce, to jest też takie symboliczne miejsce, że ta kaplica staje się też, czy stołówka staje się kaplicą, miejscem spotkania z Bogiem. Kaplica się przedłuża w ten stół, gdzie Bóg zasiada z nami. Dlatego otwórzmy nasze serca przez ten szczery żal. Wyznajmy Panu Bogu wszystkie nasze grzechy i niewierności. Przeprośmy Go za to, abyśmy z czystym sercem mogli przystąpić do stołu Pańskiego. Z Izraelitami z niewoli egipskiej. Wydarzenie bardzo ważne. Izrael co roku podczas Paschy wspomina to ten dzień. Każdego roku dziecko, jest taki obrzęd Paschy, dziecko pyta się ojca, najmłodszy pyta się ojca, dlaczego świętujemy, dlaczego ta noc jest taka inna od innych nocy. I ojciec wtedy opowiada, co się wydarzyło. Jak Bóg ich wyprowadził z Egiptu, z niewoli, uczynił ich wolnymi ludźmi. Nie byli już niewolnikami, ale zobaczcie, dzisiaj Jezus mówi, że to była tylko zapowiedź. To było taki wstęp do tego, co Bóg naprawdę chce uczynić w życiu człowieka. Nie sztuka wyjść z Egiptu. Można wyjść, no nas to nie dotyczy. Nie byliśmy w Egipcie, nikt nas z tego Egiptu nie wyciągnął, ale Bóg chce dzisiaj nas wyprowadzić z niewoli. Chce nas uczynić ludźmi wolnymi. Wolność to nie jest tylko kwestia przemieszczania się, że mogę robić co chcę, pójść gdzie chcę. To nie tak. Czujemy, że to nie do końca tak. Jezus mówi, że dopiero gdy On nas wyzwoli, to będziemy naprawdę wolni. O jaką niewolę chodzi? To już nie Faraon, to już nie Egipt, ale niewola grzechu i śmierci, bo grzech powoduje śmierć. Grzech prowadzi do śmierci. I Jezus jest tym, który mówi mi, nie umrzesz, nie musisz umierać, bo ja usuwam grzech z twojego życia. Grzech, który ciebie gnębił, z którego sam nie potrafiłeś się wyzwolić. Grzech ma różną postać. Jest to czasami grzech, który nas dotknął. Grzech innych ludzi.
Doświadczyliśmy wiele zła. Każdy z nas ma inną historię swojego życia i możemy pomyśleć, ile żeśmy doświadczyli zła, doświadczyli grzechu innych ludzi. I ten grzech nas jakoś zniszczył, nas jakoś zabił. Zabił w nas ufność drugiego człowieka, taką wiarę, nadzieję, optymizm. Coś w nas umarło. Czasami to żeśmy potrafili sobie odbudować, czasami nie. Jest jeszcze grzech, który myśmy uczynili. Myśmy też uczynili wiele złego w życiu. Taka jest prawda o nas, że potrafimy grzeszyć. I czasami chcielibyśmy nie grzeszyć. Chcielibyśmy nie czynić zła. Chcielibyśmy cofnąć historię. Ale jej nie cofniemy. To się wszystko wydarzyło. To się wszystko stało. I to brzemię grzechu jest czymś, co tak człowiekowi ciąży. Pamiętam kiedyś taką starszą panią, bogata kobieta. Przychodziłem do niej z komunią świętą na pierwszy piątek. Leżała już w łóżku staruszka i tak, co przychodziłem ten pierwszy piątek, ona się chciała z całego życia spowiadać, bo miała takie poczucie, ile ona zła uczyniła w życiu. Jak źle się umiera, gdy masz takie poczucie, że uczyniłeś coś złego i teraz to ci wszystko staje przed oczyma, że byłeś okrutny dla swojej matki, że oszukiwała innych ludzi, żeby się wzbogacić, bo byłam chciwa, chciałam więcej zarobić, więc nie byłam uczciwa w pracy. Oszukiwałam, była dentystką, oszukiwała tych ludzi, robiła im plomby, wiedziała, że to będzie kiepskie, ale mówi, robiłam to. I dzisiaj ta kobieta, staruszka na łożu śmierci, ona ma takie poczucie tego grzechu, który za nią idzie, z którego się sama nie potrafi wyzwolić. Całe szczęście, że Pan Bóg daje człowiekowi taką łaskę, nawet na łożu śmierci, żeby mógł to wyznać, żeby mógł stać się wolnym. Że Pan Bóg chce nas wyzwolić z tej prawdziwej niewoli, jaka jest niewola grzechu. I mówi mi, nie umrzesz, nie umrzesz. Bo zapłatą za grzech jest śmierć. Tak. I Jezus wie, co to jest. Bo nie powiedziałem jednej rzeczy wczoraj. Jaka była cena tego wyjścia z Egiptu? Pamiętacie może ostatnią plagę? Ostatnia, największa plaga egipska, po której Faraon wypuścił Izraela. To było zabicie wszystkich pierworodnych. Wszystkich pierworodnych synów, z trzody, wszystko zostało jednej nocy. Ten anioł śmierci przechodził przez Egipt i zabijał wszystkich pierworodnych. Ale był taki wyjątek. Izraelici mieli złożyć baranka w ofierze. Mieli złożyć baranka i pokropić, spożyć tego baranka paschalnego i pokropić drzwi krwią tego baranka. I mówił Bóg, jak zobaczę krew na drzwiach, to ominę ten dom. To tutaj nie będzie śmierci. Krew tego baranka wybawiła Izraelitów. Ale to też była tylko zapowiedź. Tak jak zapowiedź z niewoli egipskiej była zapowiedzią wyzwolenia z innej niewoli, z niewoli grzechu, tak ten baranek, to zwierzę zabite tam wtedy w Egipcie, żeby to spożyć i pokropić jego krwią, która wybawiła Izraelitów od tego anioła śmierci, był zapowiedzią męki Chrystusa. Zapłatą za grzech jest śmierć. I kto zapłacił za mój grzech? Kto wziął na siebie ten rachunek do spłacenia, do wyrównania? Nie ja, Pan Jezus. On umarł na krzyżu za wszystkie grzechy, za moje, twoje, te, które były, te, które będą, za wszystkie grzechy Jezus umarł. I On umierał na krzyżu wtedy, kiedy Izraelici przynosili do świątyni baranki. Bo to była Pascha, wtedy była Wielkanoc. Była Pascha, Izraelici świętowali wyzwolenie z niewoli egipskiej, a wtedy Jezus wyzwalał ich z innej niewoli. Niewielu to zobaczyło, niewielu to zrozumiało wtedy. I gdy Żydzi przynosili do świątyni baranka, żeby go tam zabić, bo w świątyni zabijano baranka, wtedy Jezus na Golgocie umierał. To był ten sam dzień, ten sam czas.
On jest tym, którego krew ratuje nas od śmierci. To, co postrzegamy jako śmierć, że nasze ciało starzeje, że mamy coraz mniej siły, że odchodzimy. Ktoś mi powiedział, wielu z tych ludzi tutaj już nie ma, odeszli. To nie znaczy, że oni doświadczyli śmierci. Święty Franciszek mówił, że jak już był ślepy, umierającym człowiekiem, leżącym na noszach, nie mógł patrzeć na światło i napisał najpiękniejszy hymn. Pochwała Boga, pochwała stworzeń. Bądź pochwalony, Panie, przez słońce, przez gwiazdy, przez księżyc, przez wodę, ogień. Chwalił Pana Boga wtedy, kiedy był już taki zupełnie, praktycznie bez sił. I na końcu dodał jeszcze jedną zwrotkę. Na początku tego nie napisał, ale później dodał: bądź pochwalony, Panie, przez naszą siostrę śmierć cielesną, której żaden człowiek ujść nie zdoła. Błogosławieni ci, którzy umierają w pełnieniu Twojej woli. Śmierć dla Franciszka była siostrą. Bo to nie jest coś, co mnie zabija. To jest moja siostra, która pozwala mi wejść do domu. Ja się jej nie boję. Jeżeli ja jestem w jedności z Bogiem, to ja się nie boję śmierci. Jezus mnie z niej wyzwolił. To, czego doświadczam, to jest przejście. Ale Franciszek dodał jeszcze jedno zdanie. Mówi: przeklęci ci, którzy umierają w grzechach, bo nie, to jest ta śmierć druga, ta śmierć prawdziwa. Grzech jest tym, co mnie naprawdę zabija, co jest doświadczeniem śmierci w moim życiu. Jeżeli ja jestem w przyjaźni z Bogiem, ja jestem wolnym człowiekiem. On mnie wyzwolił, więc co robi wolny człowiek? Wolny człowiek się nie boi. Wolny człowiek się nikogo nie boi, bo jest wolny. I nie boi się tego największego lęku, tego strachu przed śmiercią. Ja mogę mieć kupę pieniędzy, mogę mieć piękny dom z basenem i będę się bał śmierci. Będę się otaczał murem, ubezpieczał się, robił sobie codziennie badania lekarskie, czy jestem zdrowy, bo się boję. Czy to jest wolność? Jak ja się boję śmierci, nie jestem wolnym człowiekiem. Jak ja się czegokolwiek boję, to nie jestem wolnym człowiekiem. Jezus przychodzi do apostołów po zmartwychwstaniu i co mówi? Pokój wam, nie bójcie się, nie lękajcie się, ja jestem. To jest to, czego doświadczamy w tym spotkaniu z Bogiem, że On mnie wyzwolił. Wyzwolił mnie z tego brzemienia moich grzechów, mojej przeszłości, moich ograniczeń. Jestem wolny. Mogę być wolny. To jest ta dobra nowina, którą trzeba nam usłyszeć. Nie zasłużyłem sobie niczym na to. To nie jest tak, że myśmy sobie zasłużyli. Tak jak Izrael sobie wcale nie zasłużył, że Bóg wejrzał na ich nędzę i wyprowadził z tego Egiptu. Nie zrobili nic takiego szczególnego. Po prostu cierpieli bardzo. Byli uciemiężeni, byli udręczeni. I Bóg ich wyzwolił. Tak my niczym sobie nie zasługujemy. Po prostu Bóg pochyla się nad naszą nędzą, nad naszą śmiercią. Pochyla się i mówi: żyj, żyj. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. To nie w sobie szukam życia, ale w Nim. I w te święta, w tę Wielkanoc Bóg przychodzi do nas. Jezus przychodzi do nas jako ten nowy Mojżesz, który wyprowadza. Wychodzimy z tego Egiptu, jakikolwiek jest ten nasz Egipt, w którym siedzimy, w którym cierpimy, w którym jest nam źle, w którym doświadczamy niewoli, różnego rodzaju niewoli. Najprostsza niewola to jest ta przestrzenna, że nie mogę wyjść. To nie jest jeszcze niewola. To nie jest coś, co jest wielkim problemem. Większe niewole są w nas. Nosimy je w sobie. Jezus przychodzi do nas, do tego wieczernika, tak jak apostołowie siedzieli pozamykani w wieczerniku, oni się bali. Oni się tak bali Żydów, bali się śmierci, bali się wszystkiego. Jezus przychodzi do tych pozamykanych wieczerników i mówi: pokój wam, nie bójcie się, jestem. A jak On jest, to się można drzwi otworzyć, można wyjść.
i można się nie bać. I widzimy apostołów, którzy nagle przestali się bać. Oni się stali wolnymi ludźmi. Zamykali ich do więzienia. Dobra jest. Nie? I tam w więzieniu śpiewali psalmy, wielbili Pana Boga i doświadczali tego, że Bóg zrzucał z nich te kajdany, że wychodzili z tego więzienia. To jest to doświadczenie wolności, które Bóg nam daje. My mamy swój Egipt, ale mamy też swojego Mojżesza. I mamy tą krew baranka, która wyrównała wszystkie rachunki. Pan Bóg wszystko wyrównał. Nie mamy długów. Jeżeli ja wierzę Jemu, jeżeli ja przychodzę do Pana Boga, mówię, zgrzeszyłem, wierzę w Ciebie, ufam Tobie, Pan Bóg wyrównuje wszystkie rachunki. Ilu z nas ma jakieś tam długi, ma się na różnych długach, komornik i tam siedzi. Pan Bóg przed Bogiem wszystkie rachunki wyrównuje. Nie mam żadnych długów, jest tam czyste konto. Jaka to ulga, jaka to ulga. Gdzieś mam czyste konto, gdzieś mogę spać spokojnie. Moi drodzy, oto radość tych świąt, że my jesteśmy, stajemy się wolnymi ludźmi. Możemy odkryć w sobie wolnego człowieka, który się nie musi bać nikogo i niczego. Nie musi się bać śmierci, która nam każdemu zagraża. Każdego nas, ta śmierć cielesna staje się siostrą. Ona się staje siostrą. Zobaczcie, nie muszę się jej bać. Ale jak wchodzę w grzech, to doświadczam prawdziwej śmierci. To jest ta śmierć druga. Tej należy się bać. Ale czy Pan Bóg w swoim miłosierdziu zostawia nam sakramenty, zostawia nam Kościół? Kościół, który jest taką matką, która troszczy się o nas słabych ludzi. Jak wchodzimy gdzieś tam znowu w śmierć, wchodzimy, bo my jesteśmy trochę jak ten taki syn marnotrawny. Jest w domu, dobrze mu w tym domu, ale nagle mu się jakoś dziwnie robi źle. Gdzieś wyrusza na jakąś wycieczkę. I tam trwoni to wszystko, co ruszymy. Tak jak dzisiaj widzimy, w tym pierwszym czytaniu słyszeliśmy o Izraelu, który wyszedł z Egiptu, jest wolny, ale już szybko się odwraca od Boga. Robi sobie cielca, oddaje mu pokłon, mówi, to jest twój Bóg. Tacy jesteśmy, że znowu wchodzimy w ciemność, wchodzimy w grzech, wchodzimy w śmierć. Ale Pan Bóg jest tym, który zna naszą słabość i zawsze możemy do Niego wracać. Zawsze sakrament pojednania jest takim właśnie miejscem, gdzie Bóg obmywa mnie na nowo. Na nowo czyni mnie, daje mi życie. Na nowo wyciąga mnie z tej śmierci, z tego bagna, żebym nie utonął. Oto ta dobra nowina dla nas. Moi drodzy, uwierzmy w te słowa Pana Jezusa, który mówi dzisiaj, że jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie na prawdziwie moimi uczniami, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jezus mówi, ja jestem prawdą, ja was wyzwalam. To jest ta prawdziwa wolność, prawdziwe wyzwolenie, które Bóg nam dzisiaj daje doświadczyć, tak przeczuć. Tak się, nie musimy tego zrozumieć, ale możemy to poczuć. Nie musimy zrozumieć wolności, ale możemy ją poczuć. Możemy się poczuć wolnymi. To tak jak człowiek nie musi zrozumieć ognia, żeby poczuć, że jest mu ciepło, że to go ogrzewa. Nie musimy wszystkiego zrozumieć. Jak to jest, jak to będzie, jak to się dzieje. Że dzisiaj Bóg mnie tutaj w tej stołówce czyni wolnym, daje mi doświadczyć wolności. Nie muszę tego zrozumieć, ale ja mogę to poczuć, mogę to przeżyć. To doświadczenie nam Pan Bóg daje. Nie wiem jak, ale daje nam takie doświadczenie ogromnej wolności, która wynika z tego, że to On mnie z tej niewoli wyprowadził. Amen.